Cześć kochani, z tej strony Karla. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na podróż moją z Lizbony do Warszawy przez Paryż. Jestem tak podekscytowana jak nigdy, kiedy wracam po 4 miesiącach. Wychodzimy o godzinie 2, ponieważ jadę autobusem na lotnisko. Lot mam o godzinie 6, więc na lotnisko autobusem będę jechała jakąś godzinę, jeszcze 30 minut musimy dojść do Algiers. Z akademika z Kruszku Brady. A to będzie historia tęcie przygody mojego życia na razie. Właśnie już dojechałam pierwszym autobusem, już jestem się na każdy sudre. Czekam sobie jeszcze chyba 4 minutki na autobus kolejny już po prostu na lotnisko i jeszcze miałam najlepsze odprowadzenie w ogóle z Kruszku Brady na Algiers. Szła ze mną Justyna i Wilson, bo miałam najlepsze odprowadzenie na świecie. I mój drugi autobus to jest właśnie 208. Jedziemy stąd, z każdej sudra. Jedziemy, słuchajcie, aż tutaj. Czyli zobaczcie, 3/4 trasy. Esse mar de mãos, ver todo mundo assim cantando junto, é maravilhoso, é amor. Felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração. Swoją karteczkę, już miałam bagaż. Teraz tylko mi czekać do zamknięcia check-inu do 5:45, czyli mam jeszcze godzina 20. I co? I lecimy do Paryża. Jezu, jasne. Mogę w ogóle obudzić z tego, że już teraz, to już jest już dzisiaj, już za godzinę będę w samolocie. To jest dla mnie takie wow, po prostu. Jestem tak przeszczęśliwa i jakaś taka z radości naprawdę, że w ogóle mogę przeżyć taką przygodę i poznam i poznaję tyle wspaniałych ludzi, że to jest nie do opisania naprawdę. Alegria, tão bom dividir com você. Słuchajcie, już jestem w Paryżu. Boże, jak my lądowaliśmy, się popłakałam ze szczęścia na świecie. Bardzo co mi się popłakałam ze szczęścia. Aktualnie jestem na
Ronie do metra, ja do podwieża Eiffla, niestety z walizką, ale lepsze to niż nic, jak to mówię. Kupiłam bilet. A teraz słuchajcie, paragon. Fajne. Słuchajcie, to wygląda przekozacko. Wygląda jak pociąg w Lizbonie na drugą stronę rzeki. Wygląda super. To jest dwupiętrowe. Maravilhoso é amor, felicidade transborda. Petarda. Możemy pozwolić na zdjęcie wieży Eiffla. Nagrać do maska i muszę pamiętać, że po 15 i 15 to wrócić. Powrotny. I co? Jezu, ale to szczęśliwa. Jak nigdy, nawet te 16 km nie przeszkadza. Mega pada, ale czy nic nie widać, czy ten most, ten widok, Matko Boska, a najlepsze jest to! Boże, szkoda, że tak pada, ale trudno, pada, nie pada i tak tam idę. Nie po to przyjechałam do Paryża, żeby siedzieć na peronie. Tak, idziemy, vamos. Uwaga, teraz najlepsze. Tada! Czy wy to widzicie? Oh my gosh! Ja stoję totalnie pod nią. Tam są bramki już do wejścia. I... ja stoję pod wieżą Eiffla. Wiecie, takie... Wiecie, jakie to jest śliczne? Wiecie, jakie to jest śliczne, piękne i buki? Moje kolejne marzenie spełnione! O kurcze! Nie sądziłam, że to kiedyś spełni naprawdę! Nadzieję, że przeszkadza mi, że bardzo pada i że jestem cała mokra. I że mam sobie mokry telefon, walizkę, wszystko naprawdę nie przeszkadza mi to. Stoję pod wieżą Eiffla. Stoję pod wieżą Eiffla. Nie wierzę. Patrzę, jak ja robię zdjęcie, czy teraz zgadzam się do siebie po polsku, więc nikt tego nie rozumie. Ale no kurde. To jest coś, na co czekałam. Kurczę, to jest moje życie, naprawdę. Zobaczyć, gdzie zajść ze mną w galerię w zdjęciach z wieżą Eiffla. I co? I wracamy na pociąg, wracamy na lotnisko, może już to pora. Właśnie wróciłam na przystanek, skąd odjeżdża mój autobus na lotnisko. I odłożyłam walizkę.
bo Justyna przed wylotem wyjściowym raz zagadami gadała mi ciasteczka. Justyna, kochana, jeśli to oglądasz, to wiedz, że te ciasteczka są przekozackie. Są przepyszne. Przebrana, wykąpana, totalnie wymęczona, ale totalnie szczęśliwa. Słuchajcie, no 18 godzin w podróży. Liczę od wyjścia z akademika do wylądowania w Modlinie. Ja nie liczę podróży do domu, bo to było 19 godzin. Na co? Dzień się skończył po 18 godzinach podróży. Dzień się skończył, czyli vlogmas się skończył. Czyli co? Zapraszam Was na kolejne filmy, bo będą kolejne filmy. Jeszcze wstawię jakieś z Lizbony, mam nadzieję. No i to zapraszam Was do siebie na kanał, oczywiście na Instagrama. Tam też troszeczkę pokazuję. I tu zapraszam.